patient shui, czyli jest cierpliwa. Najwyraźniej tutaj mamy jakieś, patrzcie. A, bo tutaj dokonuje się napraw jakichś różnych pojazdów i te sprawy. Nie ufałbym goblinom, nigdy bym goblinowi nie zostawił mojego samochodu ani czegokolwiek, co jest. Zostawiłeś już, tydzień nie masz. No ale to nie jest goblin. Hey, how you doing? Co? Hey, how you doing? No w sumie. Zobacz, jakie to grzybnia rośnie, już widzisz? No. No koło. Jak grzyby. Co to jest, kurde, jakieś na samoloty Dodo? Time is money, to jest, chodzi i strzela tym. Nie, po prostu wypala sobie powietrze. A, to tutaj mamy parę questów na takim małym bagienku, ale ślicznie wygląda to bagienka. No mi się. Takie coś chciałem zrobić z tego chleba, ale Marta oczywiście musiała wyrzucić. Ale nie! Dem, dokładnie, dem to na zajebiste filmiki. Turret activated. Okej, czyli to jest jakiś turret. Holy shit. To jest działko? To ma być. Nie wiem, co to miało być, natomiast aktywowało się i zaraz opadło. Nie chcę porównywać to do niczego. Natomiast spore burned. Aha, dobra, musimy tutaj jakieś spora spalać. Ale fajnie. Jest z mojego łuku! Płonący łuk! Nexus, płonący łuk! Jak ja ich palę? Ale fajnie ich spalić. Ingal Hulk. Jakiś osiłek. Grzybny osiłek. Najpierw narzeka, że grzybnia, a ja nie powiedziałem, że źle. Grzybnia fajnie, znaczy to wiecie, tak. Bardzo mi się podoba, że zobaczcie, że tutaj jest taki mały tutaj skrawek do questowania. Widzicie, odtąd gdzieś tam dotąd mamy taki skrawek do questowania. Tutaj, tu już zaczyna się takie morze. Fajnie to wygląda pod wodą, patrzcie, tu jakaś grzybnia wszędzie. Grzyby dookoła. Natomiast tu mamy taki malutki skraweczek z płytką wodą, mielizną. Mielizna, czy płytka woda? Płytka woda w sumie jest. Dlatego też no. A i nawet tu zobaczcie, że jakiś surowiec wyrósł. Uwaga, palimy tutaj. Lubię te questy. Płonący łuk. Jak się strzela z łuku ogniem. Musimy wypalać to wszystko. Jakieś cysty tu musimy wypalać najwyraźniej. Flame Blaster. Nice. Jest aktualnie na 90 levelu, jaki spek jest najlepszy do DPS-u na Hunterze? Jak to wygląda w WoD twoim zdaniem? Szczerze mówiąc, DPS-u jeszcze nie testowałem, natomiast no na razie w Warlords of Draenor bawię się w survival, jako że to jest taki, no sama nazwa tego speka mówi nam survival, czyli przetrwanie. Więc bawienie się różnego rodzaju trapami i te sprawy jest jak najbardziej wskazane. Więc no, jeszcze tak pod kątem DPS-u nie sprawdzałem. Aczkolwiek jest teraz naprawdę tyle zmian. Na przykład wiecie, gdzieś tu jest patch, tu zaraz kolejny patch. Więc szczerze mówiąc, tak jak mógłbym powiedzieć, nie wiem, jeden patch temu, że Beastmastery było najlepsze, tak teraz szczerze mówiąc znowu nie wiem, co jest najlepsze, bo Beastmaster jest się. Więc tak naprawdę trudno jest to określić. A co do tego miejsca w Pandarii, to wydaje mi się, dla mnie najlepszy jest survival do TVM. Nie jest dziwnie. Ej, teraz wygląda sytuacja z graniem z znajomymi z innych serwerów. Można się połączyć z każdym i levelować, czy jak to działa dzisiaj? To działa na takiej zasadzie, że jeżeli masz kolegę z innego tam, wiesz, serweru, możecie dodać się poprzez Battle.net, a następnie po prostu dodać się do grupy i grać sobie razem. Będziecie przeniesieni na jeden serwer, więc będziecie mogli razem sobie chodzić, biegać, widzieć się i te sprawy. I to jest na zasadzie, że jeden z was zostaje przeniesiony na serwer drugiego. I zazwyczaj to jest na takiej zasadzie, że ta osoba, która zaprosi, to do niego jest ten. No do lidera, do tego, do zapraszającego dochodzi się, do jego serwera.
albo do tego, który ma wyższy poziom. Więc jak najbardziej można sobie grać ze znajomymi bez tam potrzeby zmiany specjalnie serwerów i te sprawy. Już tam pod wodę nie będę wchodził. Dobra, wracamy się do Gearworks. Czy jakiejś pracowni zębatek. Gearworks. Jak to bespośrednio spolszczyć? Okej, co my tu mamy? 570 chest. Okej, ten chest już jest lepszy. Disclaimer. Fireproof claim have not been independently validated. Fireproof Venture Co. Chainmail, czyli ognioodporny Venture Co. Jakiś tutaj, wiecie, no zbroja, tak? Kwestia jest taka, że tutaj w opisie jest opis. Tutaj odporność na ogień nie została jeszcze tutaj potwierdzona, czy coś takiego. Więc mamy chyba kolejny item do zamiany, zaraz zobaczymy. Często mam swoją drogą słabego troszkę. Jeżeli chodzi o to. Z tym, że wtedy stracę swojego tego, stracę swojego super set bonusa, który bardzo dużo mi daje. W sumie zobaczymy, ile tych statów ja dostaję. No to dużo statów tak naprawdę nie ma. Więc na razie jeszcze pozostałbym przy swoim czeście. Aczkolwiek zostawię go w razie czego. What the fuck? Zajebali mu auto. Lol. Dali do naprawy auto. On poprosił o zapłatę, oni wsiedli i odjechali. Co za chamory jedne. Nie wierzę. Co za gobliny. Set bonus luj. Kolczuga. No, tak można to nazwać. Chainmail. No, w sumie to będzie kolczuga. W opisie jest opis, no dokładnie, disclaimer. Disclaimer time. Hey, you're here just in time. Welcome, friend. Oh my gosh, this is the way worse than I thought I was gonna be. I'm really going to need a hand with getting these survivors out of there. Okej, ktoś... Trzeba będzie kogoś wydostać stąd. A, najwyraźniej rozbiły się te gobliny, dlatego trzeba będzie je po prostu pouwalniać za życie. Przy okazji musimy pozabijać jakieś tutaj pszczoły. Czy też po prostu jakieś ochwytne robactwo latające. Latające robactwo. Coś, czego Nexus nienawidzi, pamiętajcie. Uwielbiam huncić wszystko, co lata, jest brzydkie i mnie może ugryźć. Itemy z upgrade'em mają upgrade, czy jakoś znika? Nie, itemy, które mają upgrade, mają upgrade'y. Zobacz, mam na przykład, co tu mam. Mam 2x4 tutaj upgrade, natomiast upgrade'y już nie będzie można upgrade'ować przedmiotów, natomiast w takim stanie, jakim zupgrade'owałeś przedmiot, z takim wchodzisz na Warlords of Draenor. Więc najlepiej przed Warlords of Draenor nazbierać w piziec tak naprawdę Valor Pointów i ulepszyć swój gear jak najbardziej możecie. Będzie gigas. Troszeczkę wam dłużej przetrwa ten gear w procesie levelowania. Nexus, kiedy dobiję 85 level, to będę mógł chodzić na rajdy przy pomocy jakiegoś Ridefindera. Nie mam mopa, więc będę mógł tylko chodzić na rajdy. Szczerze mówiąc, chyba nie. Chyba to tak nie działa. Albo nawet jeśli możesz się zapisać, to wątpię, że ktokolwiek będzie chciał na to iść. Więc będziesz pewnie czekał 1000 lat. Ale to tam... No nie wiem, no musisz jednak chyba mieć ten 90. A teraz mi w Pandarę ile? 30 zł kosztuje? Uwaga, Nexus genialnie. Ja mam na dole linka takiego, wiecie, na moim kanale i zaraz na niego kliknę. Teraz wam pokażę, jak szybko znaleźć sobie World of Warcraft. Więc tutaj mam zakup World of Warcraft. To chyba powinno być to. Okej, okay, patrzcie. Idealnie mogę wam teraz zaprezentować to. Więc klikam sobie tą scenę, najlepiej tą tutaj. Ta jest ta moja scena. Nie, to nie jest ta scena, to też nie jest ta scena, to jest ta scena. Dobra. Okej, to jest mój kanał live. Zobaczcie, że tutaj na dole macie
opis, zarówno jak i na Yaroku, także jest ten opis, natomiast on może być troszeczkę zoutdatowany. O nie, jestem prawie najgorszy na Yaroku, tak nie może być. Jestem gorszy niż Yuhi i Brunecia. O, nie wierzę. No ale słabo, słabo ludzie. Słabo, no dobra. Na Yaroku także tutaj macie to wszystko, powinno tu gdzieś być, come on. Aha, tego na Yaroku jeszcze nie ma, no dobra, whatever. Na moim Twitchu jest, macie, klikacie sobie zakup. I tutaj patrzcie, macie, o, macie World of Warcraft 5.0, czyli najnowszą wersję World of Warcraft za 38 zł, która posiada wszystkie dodatki oprócz Mists of Pandaria plus 30 dni grania gratis, więc jest to niezła okazja, 40 zł. Natomiast sama Mists of Pandaria 54 zł, więc to nie jest naprawdę dużo. Klikacie na porównaj cenę. I macie tutaj najtańsze sklepy tak naprawdę, gdzie możecie sobie to kupić. Natomiast wydaje mi się, że to jest chyba pudełkowa wersja. Gdzieś tutaj powinna być jakaś elektroniczna wersja tego wszystkiego. Nawet jeżeli wpiszecie sobie Mists of Pandaria na Ceneo, to macie tutaj... Opa. No, możecie sobie wejść na keye.pl i wpisać World of Warcraft. World of Warcraft i macie za 44 zł. Kup teraz i macie, więc naprawdę to nie jest dużo, to dużo nie kosztuje. Jeżeli dla kogoś 40 zł to jest naprawdę wielki, wielki problem, takim, z którym nie można sobie poradzić, to... No to ja już nie mogę nic na to tak naprawdę poradzić. Wydaje mi się, że warto kupić tego miejsce w Pandaria, wbić sobie już ten poziom, przygotować się na Warlords of Draenor. Nexus, nie każdy sra pieniędzmi, okej? Nie wiem, zróbcie coś dla swojej babci, albo... Nieście śmieci. My kiedyś... Uwierzcie, że my kiedyś... chodziliśmy po osiedlu z kolegami, jak byliśmy mali, dopiero teraz mi się to przypomniało. I wyobraźcie sobie... No może to były troszeczkę inne czasy, więc nie polecam wam w każdym razie robić tego teraz, tak? Bo wydaje mi się, że ludzie są troszeczkę teraz inni, tak? Kwestia jest taka, że chodziliśmy z kolegami i normalnie na przykład oferowaliśmy się: dzień dobry, możemy wyjść z psami, może wynieść śmieci tutaj za 5 zł czy coś takiego. Więc chodziliśmy tak i rzeczywiście to się sprawdzało, żeśmy gdzieś tam pod koniec dnia uzbierali jakieś tam, nie wiem, 60-70 zł, po prostu wynosząc śmieci dla ludzi, tak? Siemanko, cześć Dubek. Nexus, czym się różni Battle Chess, bo kupiłem podstawkę? Nawet ta podstawka już chyba też zawiera to, natomiast Battle Chess zawiera te cztery dodatki. Tak? Cztery powiedziałem? Nie, podstawkę, The Burning Crusade, Wrato Deliczki i Kataklizm plus 30 dni grania. Więc masz tak naprawdę do 85 poziomu możesz sobie grać. I do tego jeszcze masz darmowe 30 dni grania. To jest Battle Chest. Dobra, to już chyba wszystko mamy. Co tu jeszcze musimy nazbierać? Nie, to już chyba mamy wszystko. Natomiast tam mam jakąś elitarnego mobka. Ja bardzo mi się podobają te elitarne mobki, jako że one po prostu dropią czasem bardzo fajne przedmioty, a no już wiem, może jakiegoś upgrade'a dla siebie znajdę. Czy coś. Ona się znajduje tutaj na górce, pośród krzaków. O, nie wierzę, kurde, strasznie dużo tego tutaj główienka lata. I trap, bitches. Znaczy, no właśnie, no nie, no gdzieś tam, wiecie, kwestia jest taka, że to na osiedlu tutaj chodziliśmy, więc ci ludzie tak naprawdę z okna nas na co dzień widzieli. Więc to nie jest tak, że my chodziliśmy do kompletnie obcych ludzi, no wiadomo, że i tak większość tutaj ludzi to znała naszych rodziców, a przynajmniej znała osoby, które zna naszych rodziców, więc tam by się nic strasznego nie stało. Ale że wyprowadzaliśmy psy, a najczęściej to śmieci wyrzucaliśmy, szczerze mówiąc. Ale no co, śmieci czy psy, whatever. Kasa była, więc zobaczcie, że jako młodziaki potrafiliśmy sobie gdzieś tutaj poradzić. A to 60 zł na takie dzieciaki, które nie wiem ile tam lat mogliśmy mieć. Natomiast to jakoś tam działało i kasę jakoś tam mieliśmy.
Był taki jeden boss osiedla, że tak to nazwę, który po prostu, wiecie, dla każdego coś tam kupił i te sprawy. Znaczy każdy dostał swoją kasę jakąś gdzieś tam, nie? No, pierwszy troszeczkę lepszy gun, natomiast staty początkowe są fajne, ale reszta jest troszeczkę do dupska. Jak masz poustawianego keypada? Wiesz co, chyba jutro nawet zrobię film, nie wiem dlaczego, ale mam troszeczkę więcej ostatnio motywacji do robienia filmów na YouTube. Chcę troszeczkę więcej wyświetleń pozgarniać. Kwestia jest taka, że zrobię taki filmik. Zrobię o tym keypadzie, bo często osoby się pytają: Next, jak ty masz tą nagę ustawioną? Boże, kupiłem to i szczerze mówiąc nie wiem jak tym grać. Więc pokażę jak to tam nagę ustawić i jak ustawić tego mojego keypada. Keep it real. Okay, follow the hot road. No, musimy na sam najniżej wysunięty punkt, znaczy najdalej wysunięty punkt na południe. Tam chyba jest jakaś wioseczka. Pinchy Whistle Point. Okay. Teraz te dzieciaki dostają najnowsze iPady PS4 za tak naprawdę nic. Jak usłyszą o pracy, to jest płacz. A, to wiecie, no. Czasy się zmieniają teraz. Ja na przykład z Martą, z Martą lubimy sobie często tak pogadać na takie różne tematy, natomiast co właśnie też gdzieś tam się w kwestii mojego brata, który też jest gdzieś tam w tym takim wieku właśnie, że jeżeli nie dostanie...